Hej, hej, siema, ziomy, z tej strony Dave, a dzisiaj zrobimy sobie kolejny reddicik. Oh shit, here we go again. Tak, bo każdy po prostu uwielbia memy, memiksy, super rzeczy, a poza tym ostatnio mi się też przypomniało, że zapomniałem zrobić takiego fajnego reddicika. Reddicioka? Jak? O, ale są głupie, w sensie dokładnie tak się nazywa, ale po prostu zwierzęta będące śmiesznymi glutkami, gnomciakami. Mamy pierwszego śmiesznego zwierzoka, kot. Tak, kot, aha, kot liżąc się, gilgocze się po... Nice. Gilgocze się po stopie, a później się zaczyna kopać po mordzie. Czy ten kot nie wie, co się dzieje? Czy te zwierzęta są naprawdę aż takie głupie? W sensie, no tak, wygląda słodziaśnie, oczywiście, wiadomo, nadal to są kotki. Śmieszne, upvotuję, kurde. Super koteł. No, fajny klip, pierwszy. Drugie zdjęcie. Po prostu świetny, cudowny Reddit. I tytuł tego jest, mogę powąchać widok. Właśnie widzimy, że super wącha, super imersja po prostu. Co ten pies robi tak naprawdę? Nie wydaje mi się, że coś widzi. Chyba, że to jest po prostu zdjęcie zrobione w idealnym momencie, że akurat zrobił ktoś, kto stał przed oknem. Zdjęcie psowi przed wyciągnięciem tusz całej mordy za okno. Przynajmniej za firankę. Ale wygląda naprawdę zabawnie. Na początku myślałem, że to jest w ogóle jakiś duch. Duch psowy. Okej, okay, dwa pieski. What the? Czy ten pies drugiego drapie? Wow. Ale jajca, dwa ziomy, chillują se przed sklepem. No i to lubię, tak? Właśnie takie rzeczy, no to, ej, nie powinno być na tym reddicie te zwierzęta były super mądre. Chyba, że chodziło o tego drugiego psa, tak? Tego, co tutaj leżał na ziemi, bo ten pies nie mógł się podrapać. Ale ten drugi jest super mądry, drapie swojego kolegę. To jest genialne. Tak, najlepszy moment, jak posiadacie koty, gdy kot ma zoomiksy. Właśnie tak wtedy wygląda. What the f... Czy on coś ma na języku zielonego? Czy mi się tego tak wydaje? Widzicie, jak taka kreseczka? Nie, pewnie mam z widy, ale... Jego morda, ten drugi takie, co ty w ogóle wyprawiasz, stary? Zawiedziony po prostu poziomem inteligencji tego pierwszego kota. Tak zoomiksy, albo po prostu rozpierdoliksy. Tak właśnie wyglądają koty w swoim naturalnym habitacie. Znowu koty, oczywiście. Walnie. What the fuck, ale nie trafił! What the fuck, Jesus, czy dlaczego w ogóle chciał to walnąć? Jep, w ogóle nie trafił, poszedł na dwóch rękach, to... Mój mózg czasami po prostu nie wie, co widział. W sensie nie mówię, że nie śmieszne, naprawdę dobra reakcja kocia. Super. To jest właśnie mój komentarz. Doguś robi peekaboo. Doguś. Po prostu doguś. Sałatka z psa. Sałatka z doga, ale super, ale wygodnie mu. Kurde. A se siedzi, się leży. Czy on w ogóle śpi? Chyba musi być lato i musi być bardzo gorąco, jeżeli zasnął w wodzie. Choć wygląda na wygodną całkiem pozycję. Choć tak naprawdę przyznajmy, że psy mogą spać w każdym miejscu. Koty tak samo. Koty to jeszcze bardziej mogą spać, nawet kuźwa w szafce, w butach, w środku. Albo w kupce narzędzi. Ale psy też mogą spać wszędzie, no i właśnie tutaj mamy idealny przykład tego. Pięknie, no dobranoc piesku, dobranoc, jedziemy dalej. Czy... A, to jest pies. Myślałem, że kot, bo koty lubią wsadzać mordy w pudełka i inne torebki losowego typu. Pies torebka po prostu. Pies torebka. No, mamy doga. Dog odśnieżacz. W sensie nie wiem do końca, o co chodzi temu psu. Czy chciał się podrapać o śnieg? Trochę tak to wyglądało, no ale... Tak, dla naszej pociechy udało się nagrać świetny film. Nie, po prostu chciał pomóc ludziom sprzątać śnieg, ale sprzątał nie w tą stronę, bo widzimy, że zabrudza już posprzątaną ścieżkę. No super, super, pomocniczy piesek. Brawo, brawo dla pieska. Mamy kolejne wideo. Nie, dlaczego mnie to tak rozbawiło. Kot czarodziej. Plup. Schował się, pies takie, what? Wait, to jest w zasadzie reakcja psów na wszystko praktycznie. Koty mają reakcje dość losowe na różne dziwne rzeczy, ale pies zawsze ma reakcję super zdziwienia. Pogers. Dzięki, super, że to powiedziałem, cringe. To chyba nawet nie jest pies. Co się temu psu stało? What the fuck? What? What the fuck? O ludzie, jeszcze tak idzie, tytuł jest, chodzenie, aha, super, super, po prostu to jest karta. Karta Exodia, najsilniejsza karta wśród psowych kart. Ale mam mordę, jakby usiadł na jeżu przed chwilą. Genialne zdjęcie, 10 na 10, po prostu dla tego, kto zrobił to zdjęcie, naprawdę, nice. Nice, nice. Brawo, brawo. Kot kocha śnieg. Sprawdźmy, czy tak naprawdę kocha. Nie, what?
Nie wydaje mi się, żeby to była miłość. To wygląda bardziej, jakby był bardzo, bardzo zły na ten śnieg. What the fuck? Trochę się bawi, a trochę jest super zły na śnieg. Wydaje mi się, że przy okazji ma też zoom mixy, no to wiadomo, tak, idealne połączenie. Idealnie pasuje, biały kot do białego śniegu. Nie wiedziałem, że koty lubią śnieg. Myślałem, że koty nie lubią w ogóle wilgoci. A tu proszę, no wiadomo, że każdy kot jest inny jednak. Kot śniegu, no zarąbiście, kurde. Kotuś, co tam masz kotuś, co za kulka. Okej. Przyniósł coś swojemu panu wczoraj i myślał na początku, że to jest albo jakaś jaszczurka, albo robak, to był mały ziemniok. Tak teraz to widzę. Malutki ziemniaczek. Kot farmer. Przyniósł swojemu panu ziemniaczka. Brawo. No, koty i domino. Oczywiście, że rozwali. Aż muszę to powiększyć. Wiedziałem. Ach, byłem pewien. Wow, ale długi, wow. Myślałem, że to będzie tylko ten kawałeczek, a to jednak... Ło kurde, ale ktoś sobie zrobił fajny tor. Mhm, super, oglądamy sobie, jak się kuleczka toczy. Wszyscy oczywiście są super skupieni na tej kulce. Przecież no nie powiem, że nie są satysfakcjonujące takie rzeczy, ale jednak... Wait a minute, co nie powinno być na tym reddicie? Nie zgadzam się, to powinno być oddly satisfying. W sensie teoretycznie są tutaj koty. Zlizuje, czy przewróci? Przewróci. Na 100% czuję to. O, już prawie... Co? Nie zgadzam się, nie przewrócił. Przewróć! No, nie zjadaj, tylko przewróć. Przewróci. czuję to. Ło, ludzie. Ale mu to zajęło. Właśnie, to też moje drugie pytanie, to co jest też z kotami i pudełkami? Koty w pudełkach, to jest zagadka ludzkości po prostu. Dlaczego? Dlaczego lubię pudełka? Nikt tego nie wie. Dobra, ten filmik ma jednak 14 lat, 48 godzin oglądania później, nadal domino się przewracają. Mamy kota z piórkiem na języku. Blep. Tak, bo koty mają te haczyki na języku. I totalnie mu się zahaczyło. O, spadło. Dobra, w końcu. Nie, dobra. Aha, myślałem, że poliżę jeszcze raz i mu się zatka, albo... Ale jednak nie. Spoczko. No, śmieszne. Piórko sprankowało kota tak naprawdę. O, mamy szczęśliwego psa. Szczęśliwy pies. Szczęśliwy pies odśnieża. Widzę, że mamy dużo tematów z odśnieżaniem. Odśnieżanko, robi dogo, ale tańczy sobie. Tańcu. Genialne. Właśnie, napiszcie mi oczywiście w komentarzach. To jest super pytanie. Wolicie psy czy koty, czy też coś innego w ogóle, totalnie. Ja tak naprawdę, tak, z tańczącym w tle psem ze szpadlem będziemy odpowiadać na pytanie. Ja tak naprawdę, wydaje mi się, że wolę jeszcze coś innego. Lubię dość gryzonie, chociaż nie wiem, może wszystkie mam tak samo ulubione zwierzęta, po prostu lubię zwierzęta, tak po prostu, tak, stwierdzam, że po prostu lubię zwierzęta. Nie umiem odpowiedzieć tak naprawdę, nie umiem wybrać, a wy co mi tam napiszecie, napiszcie, pamiętajcie, żeby odpowiedzieć w komentarzach. Super śmieszne koty, kompilacja 2019. Jedziemy. Wow, a zadupczył. W ogóle to był dźwięk jak... Wait a minute. Co był? To był dźwięk jak z jakichś starych gier. Idealnie dźwięk walnięcia .mp3. Brawo psie. No, gofer. Jak się nazywa to zwierzę po polsku? Nie pamiętam. Po prostu gofer jedzący sobie rożka. Super rzeczy. Mamy, na pewno przewróci go. Wiedziałem, przewrócić go pies. Ha, chyba gdzieś już widziałem nawet tego mema. Może dlatego widziałem. Czy ja wszystkie te memy widziałem? Ten pies spadnie. Czy po prostu... A, nie, dobra. Nie widziałem. Tego się nie spodziewałem, że to będzie super wrestlingowy cios. Pies i piłka, to będzie szalona akcja. Salto. Dobre salto, brawo piesku, brawo, pies ninja, tak, brawo. 10 na 10, wykonanie. Super obroty, upadł na łapy. Tak właśnie wygląda parkour. What the fuck? Tak właśnie wygląda parkour wśród psów. I skończyło się to bardzo, bardzo źle. To chyba nie była klatka na aż tak dużego psa. No, tak, psy i rury. Mhm.
coś w tym jest. Tak długo głowy pies to był po prostu. Pies z cyberpunka to był. Dokładnie. No nie, koty i dron. Ten dron już raczej nie będzie działać. Wow, albo kot nie będzie działać. Wpadł do piwnicy już. Nie ma co zbierać, po kocie już koniec. I dokładnie właśnie z tym świetnym, przestraszeniowo-kotowym klimatem skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobały śmieszne zwierzęta. Śmieszne, głupkowate zwierzątka. Każdy lubi zwierzątka. Nie no dobra, nie każdy, ale napiszcie mi w komentarzach, jak nie lubicie zwierzątek, dobra. No, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to ocencie ten film. Ocencie kolejne miksy. Dajcie suba, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, ziomy. I do następnego. Bye.